Cześć i czołem. Czy już rozpoczęliście budowę swoich składów na nową kampanię gry Eliga Manager? Ja tak. I dzisiaj się pochwalę albo narobię sobie obciachu swoją drużyną. Przecież to obciach. Tylko nie mów, że tobie się podoba, bo cię stąd wymelduję. Rafał Martuszewski, zaczynamy szybkie okrążenie. Cześć. No więc ruszyła kampania 2022 w Eliga Manager. Do piątku, no do soboty, każdy z Was może jeszcze rejestrować drużyny. Jak patrzyłem dzisiaj, a nagrywam to we wtorek wieczorem, jest już 9 tysięcy drużyn. Zawsze grało mniej więcej tak 15 tysięcy, 20 tysięcy, więc powoli zbliżamy się może do tego wyniku, aczkolwiek wiadomo, że to są też dwie ligi, Liga A i Liga B. Ci wszyscy, którzy się spóźnią, no to wylądują w tej gorszej lidze. Co kurwa? Ale to nieistotne, zasady są wszędzie takie same, a w tym roku jest trochę nowinek. W tamtym roku, w kampanii 2021, było całkiem nieźle w moim przypadku. Zresztą te teksty regularne gdzieś tam na stronie speedwayextraliga.pl będą się dalej pojawiać. Czasem to będzie zapowiedź, czasem to będzie podsumowanie lub teksty generalnie o Eliga Manager, o grze, o czym w sumie może być tekst związany z grą Eliga Manager. To oczywiste. Tak czy inaczej, zbudowałem KSM41. Ja się spotkałem z dwoma taktycznymi rozwiązaniami na budowę tego składu. To znaczy, pierwsza jest taka, że bierzemy dwóch, trzech bardzo mocnych liderów z topu, z czubu tej klasyfikacji KSM, a potem skład uzupełniamy jakimiś tam ogórkami. Nie, dobra, żartuję. Uzupełniamy po prostu skład gościami no dużo niżej notowanymi. No i ci liderzy generalnie, może być ich w sumie czterech, no to gdzieś próbują ciągnąć ten wynik. Taki skład tu zobaczycie zaraz, bo redaktor Dziopa zrobił coś takiego mocarnego. Tylko, że on nie ma ogórków. On liczy na szczęście, jak każdy. No dobrze, ja wybrałem wariant drugi, który stanowi o tym, że ta drużyna jest bardziej zbilansowana. Że nie ma takich super ekstra gwiazd pokroju Bartosz Zmarzlik, aczkolwiek nie wykluczam, że w trakcie kampanii nie będę na niego polował, tylko czekam, aż sobie zbije KSM, bo ma najlepszy ponad 10, dokładnie 10,53. No więc ja sobie bardziej zbilansowałem ten skład. Skład, w którym mamy zawodników z różnej części żużlowej ekstraligowej Polski. To też może mieć znaczenie, ale o tym za chwileczkę. Liderzy w zespole rafaelmartuszewski.com bez kropki. To nie są liderzy na poziomie, tak jak powiedziałem, Zmarzlika, Janowskiego, czy nawet Artioma Łaguty. To są liderzy, którzy mają lekko powyżej 8 punktów KSM. I tak, to jest Emil Sajfudinow 8,17 i Anders Thompson 8,18 i jeszcze jest Jason Doyle KSM równy 8,05. Oczywiście całej tej trójki nie mogę mieć w zestawieniu meczowym, więc tutaj będziemy rotować. Raz będzie siedział na ławce Anders Thompson, raz będzie siedział Jason Doyle. Ale że Jason Doyle będzie zdecydowanym liderem Celfast Wilków Krosno i będzie jeździł w taktycznej, sorry Wilki, to będzie chyba podstawowym zawodnikiem. No więc będziemy rotować, zobaczymy jak to teraz wygląda. Generalnie tą trójkę uzupełnia, albo dwójkę, wiadomo, któryś z nich się nie zmieści. Jest Thompson, jest Sajfudinow, załóżmy, że taki skład wystawiamy. Do tej dwójki dołącza jako trzeci Kacper Woryna, KSM 7,94 i Jack Holder, bo ktoś musiał mieć troszeczkę niższy, a Jack Holder z tych niższych panów, którzy są dostępni, ma KSM na poziomie 6,23 i jestem taki lekko przekonany, albo bardziej niż lekko, że to jest bardzo dobry zakup. To znaczy, że Jack Holder w Lublinie trochę odżyje, złapie takiego powiewu świeżości.
Kasiorki. Jak ja się przewrócę albo co, to ja się za swoje przewrócę. I pojedzie. Ale jak będzie, to oczywiście to zobaczymy. 6.23 to jest trzon. Saifuddinov, Thompson, Woryna i Jack Holder. Trzeba było jeszcze wybrać juniorów zawodnika U23 i U24. Na U24, uwaga, ląduje Gleb Czugunow, który przeniósł się z Wrocławia do Grudziądza i ma KSM 6.16, czyli widzicie, wszystko tutaj się w tych dwóch punktach na razie mieści, od 6 do 8.17, 8.18, czyli tam lekko powyżej dwóch punktów. I teraz U23 to jest Wiktor Jaśniński, oczywiście z ebut.pl Stali Gorzów. No i juniorzy 4.16, Wiktor Jaśniński ma. No i juniorzy Franciszek Karczewski i Damian Ratajczak. Obaj mają KSM lekko powyżej 4. Tam Franciszek Karczewski 4.29, Damian Ratajczak 4.11. W przypadku juniorów właśnie w zasadzie tylko chyba Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski nie złapaliby się do składu, wiadomo, szóstka pierwszych najlepszych z najwyższym KSM się sumuje i nie może przekroczyć wyniku 41 punktów, więc generalnie Damian Ratajczak się nie łapie, no i Wiktor Jasiński też się nie łapie. Gdzie jakbym miał szukać znaków zapytania, no to nie wiem, jak pojedzie Wiktor Jasiński, ale wydaje mi się, że w obecnie wyglądającej Stali Gorzów to ten zespół nie będzie miał za bardzo wyjścia i Wiktor Jasiński będzie musiał jeździć, no więc jakieś tam starty będzie zaliczał. KSM całej tej gromadki wesołej to bez Jasona Doyle'a, a z Andersem Thompsonem lub Emiliem Seyfudinowym, przepraszam, z Andersem Thompsonem, bo musi być zagraniczny, z Andersem Thompsonem 4,97. A jeśli za Thompsona wskoczy Jason Doyle, to będzie to 40... Co ja powiem? 4,87. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. Wróć, nie 4,87. 40,97. A z Thompsonem zamiast Doyle'a 40,84. Czyli się mieścimy. I teraz tak, w sobotę rusza liga, ruszają rozgrywki, więc się zastanówcie dobrze, jaką taktykę przyjmujecie, bo są też nowości i można wygrać albo stracić, jak się źle na złego konia postawi. Co wśród tych nowości? Ano są wyzwania. Jak sobie tak sprawdzałem te wyzwania, to są całkiem fajne. 3 do wyboru. Najlepszy czas dnia, komplet punktów z bonusami i trzecie wyzwanie, 3 lub więcej bonusów w meczu. To jest cechą wspólną tych wyzwań, że ni ho ho, nie wiem co wybrać i na kogo postawić, więc to będzie po prostu w moim przypadku chyba loteria. No, chyba że Emil Seyfudinov będzie zaliczy 3 mecze z kompletem punktów, to wtedy postawię w czwartym meczu, że zdobędzie czwarty. To się nie wydarzy. Słuchajcie, no to w takim razie liczę na was, że w komentarzach, gdzieś tam na Facebooku, na YouTubie pochwalicie się własnym składem, chociaż na YouTubie chyba nie wkleicie tego składu, ale możecie napisać i się pochwalić, co tam złożyliście. Bo jakby to jest moja sprawa, nie dziennikarzy. Ciekawostką w tym roku są tak zwane punkty za wygraną drużyny, tej takiej prawdziwej drużyny. Czyli jak ja mam Jacka Holdera i Motor Lublin wygra swój mecz w rzeczywistości, tam w PG Ekstralidze jest taka liga, całkiem fajna, sympatyczna, no to ten Jack Holder zdobywa mi 2 punkty, ale jeśli przegra, to on mi zdobywa minus 2 punkty. I tak każdy pojedynczy gracz, jeden z danej drużyny, to znaczy... Dlaczego mówiłem właśnie o tych różnorodności, jeśli chodzi o dobieranie składu w kontekście drużyn. Czy to może być dobre, to może być niedobre. Dobre jest, jeśli na przykład wybierzecie zawodników z 4 drużyn i wszystkie 4 wygrają, no to macie plus 8 punktów. Taki bonusik. Jak wybierzecie 4 zawodników tylko z 4 ekip i wszystkie przegrają, no to lipa trochę.
No i w pizdu i wylądował. Ale to dobrze, dodatkowy smaczek, coś tam będzie w klasyfikacji nam po prostu mieszało, dodawało smaczku. Także niech się dzieje wola nieba. W E-Ligę Manager zagrać trzeba. No to teraz drugi temacik, jaki sobie chciałem poruszyć dzisiaj, to temat Telfast Wilków Krosno właśnie, o których trochę już przedtem napomniałem w kontekście Jasona Doyle'a. No bo Doyle rzeczywiście imponuje na początku tych przedsezonowych, przedligowych rozgrywek. Całkiem nieźle się spisał w Rzeszowie, w ogóle fajne zawody. To będzie taka dygresja, abstrakcja, że w Rzeszowie da się zrobić fajne zawody, chociaż za dużo ich w tamtym roku nie było, tych ciekawych. To te były sztosik, także fajna obsada, fajny finał i kurczę, no dobrze mi się to oglądało. Ale, uwaga, zauważyłem tam jednego gościa, który zdobył w sumie 3 punkty. Był bohaterem transferu z Kujawsko-Pomorskiego do Podkarpackiego. Krzysztof Kasprzak. Drodzy fani Wilków, którzy tam może oglądacie ten odcinek, napiszcie mi, co wy myślicie tak właściwie o transferze Krzysztofa Kasprzaka, bo ja mam takie wrażenie, że to może być postać lekko mówiąc negatywna w tej pięknej przygodzie, w tej baśni, jaka się będzie rozgrywać po raz pierwszy w historii w tym podkarpackim mieście, jakim jest Krosno. To znaczy, nie wiem, czy mnie rozumiecie, jak jest czerwony kapturek i wilk, to czerwony kapturek jest tą dobrą postacią, a wilk w tym przypadku, a to dobry przykład, złą postacią. I właśnie w tej waszej watasze Krzysztof Kasprzak na moje sobie może nie poradzić. To znaczy, nie jest to tu już ten Krzysztof Kasprzak, którego pamiętamy z najlepszych lat. W Rzeszowie, przynajmniej w Rzeszowie, wyglądał na mocno pogubionego i takiego wręcz no trochę bez ambicji, ale to tylko może wrażenie. Dlatego jestem ciekawy, jak tam wasze opinie. Dla mnie ten transfer, mimo że ciekawy i wcale Kasprzaka, broń Panie Boże, nie skreślam, to jednak, no jak te 5-6 punktów przywiezie, to powinniśmy się wszyscy cieszyć. A propos fanów Wilków, no to tak, najbliższy sezon spędzę z wami, co prawda nie na trybunie, ale na wieżyczce sędziowskiej, no ale będę u was na meczach gościł, mam tam robotę do wykonania, ale to może szczegóły w trakcie sezonu. Tymczasem cieplutko was żegnam, dajcie te swoje składy E-Liga menedżerskie w komentarzach i oczywiście co? Zapomniałem o najważniejszym. Zasubskrybujcie ten kanał tu gdzieś jest taki przycisk czerwony, zasubskrybuj, jak się wam chce, a ma się wam chcieć, to kliknijcie, dobry uczynek zrobicie na święta. No właśnie, zdrowych, wesołych świąt, Wielkiej Nocy, ale to życzenia jeszcze będziemy składać. Trzymajcie się, tyle lecę, bo Chelsea gra z Liverpoolem. 19 minuta, 0-0. A jeszcze trzeba to zmontować. Ciuś!